Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W Toruniu policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o nielegalny handel lekami i sterydami anabolicznymi pochodzącymi głównie z Indii, a także o wprowadzenie do obrotu dużej ilości narkotyków. Sprawę prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którzy od pewnego czasu przyglądali się zjawisku pojawiania się na czarnym rynku leków, anabolików i narkotyków. Dzięki swoim ustaleniom policjanci namierzyli osobę podejrzaną o zaopatrywanie tego nielegalnego rynku. Okazał się nią 30-letni trener personalny. W poniedziałek 29 kwietnia funkcjonariusze złożyli mu niezapowiedzianą wizytę w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Ich podejrzenia okazały się słuszne. W mieszkaniu znaleziono różne leki i sterydy, głównie z Indii, a także materiały do ich pakowania, takie jak pudełka i blistry. Ponadto odkryto znaczną ilość zielonego suszu roślinnego oraz prawie kilogram tzw. kryształu. Wstępne badania wykazały, że znalezione substancje to marihuana i klefedron. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono również precyzyjną wagę, prawie 39 tysięcy złotych i niemal 28 tysięcy euro w gotówce. Tego samego dnia 30-latek usłyszał zarzuty nielegalnego wprowadzania do obrotu leków bez zezwolenia oraz handlu znaczną ilością narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności w Toruniu, które oferuje bezpłatne porady prawne dla osób nieheteronormatywnych, zauważyło niepokojącą tendencję. Do radców zaczęły zgłaszać się osoby transpłciowe i niebinarne, które padły ofiarą fizycznej przemocy. Nieznany mężczyzna umawia się z nimi pod pozorem spotkania, a następnie je atakuje. Sprawa została zgłoszona na policję, jednak SPR na własną rękę poszukuje świadków oraz innych ofiar, aby zebrać więcej informacji na temat sprawcy i zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności LGBT. Według stowarzyszenia mężczyzna ma nieco ponad 30 lat, mieszka w Toruniu i był już w konflikcie z prawem. Prawdopodobnie nadużywa alkoholu. Nie jest jeszcze jasne, jakimi kanałami komunikuje się z ofiarami. Może to być poprzez czaty, e-maile, portale społecznościowe czy randkowe. SPR wraz z lokalnymi grupami aktywistów wydało ostrzeżenie zawierające szczegółowy opis podejrzanego i dane kontaktowe do grupy prawnej. Organizacja apeluje do każdego, kto doświadczył napaści lub ma informacje o podobnych przypadkach, o kontakt, co pomoże w zidentyfikowaniu sprawcy i pociągnięciu go do odpowiedzialności. Przemysław Szczepłocki, jeden z liderów SPR, w rozmowie z dziennikarzami Onetu zaapelował o ostrożność wśród osób transpłciowych z Torunia, podkreślając, że stowarzyszenie nadal szuka poszkodowanych i świadków mających wiedzę na temat tych ataków. Pierwsze sygnały pojawiły się już 2 marca, ale od tego czasu nie ujawniono więcej szczegółów. W sobotę 4 maja na poznańskich Jeżycach doszło do brutalnego pobicia, którego ofiarą padł 33-letni obywatel Mołdawii. Po ataku mężczyzna upadł na ziemię, uderzając głową o podłoże i tracąc przytomność. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Policja niezwłocznie rozpoczęła dochodzenie w sprawie, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, poinformował, że gdy na miejsce dotarły patrole policyjne, potwierdziły, że Mołdawianin został uderzony przez 36-letniego Polaka, który następnie został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Jeżyc. Borowiak zaznaczył, że zatrzymany 36-latek był już wcześniej notowany w rejestrach kryminalnych. Obecnie policjanci kontynuują przesłuchiwanie świadków i gromadzą dowody, aby przedstawić podejrzanemu zarzuty. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, skierował zawiadomienie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ w związku z wyciekiem danych polskich klientów chińskiej platformy zakupowej Pandabuy.
Zgodnie z komunikatem wydanym przez UODO, zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za publikację danych osobowych. Incydent miał miejsce 31 marca bieżącego roku, gdy do internetu wyciekły dane aż ponad miliona klientów z całego świata, w tym wielu Polaków. Wśród ujawnionych informacji znalazły się imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, identyfikatory użytkowników, hasła, adresy dostaw oraz szczegóły zamówień i płatności. Osoby stojące za publikacją danych wykorzystały je do stworzenia strony internetowej uruchomionej 7 kwietnia. Na tej stronie pojawiła się interaktywna mapa Polski, która zawierała dane polskich klientów platformy Pandabuy, takie jak ich imiona, nazwiska i adresy dostaw. Choć strona ta została później wyłączona, interaktywna mapa nadal była dostępna pod innymi adresami internetowymi. Prezes UODO zaznaczył, że publikacja tych danych stanowi naruszenie artykułu 107 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym artykułem, nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. UODO przypomniał, że tego typu przestępstwa są ścigane z urzędu, a oskarżenie ma charakter publiczny. W odpowiedzi na naruszenie, prezes UODO podkreślił, że zostaną podjęte inne stosowne działania zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z RODO oraz przepisów krajowych, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Policja prowadzi intensywne poszukiwania 18-letniego Jakuba Wilczka, mieszkańca Pawłowa w województwie śląskim. Okoliczności jego zaginięcia wzbudzają duże zaniepokojenie. Jakub był ostatnio widziany w nocy z 4 na 5 maja w okolicach rzeki Odry w miejscowości Grzegorzowice. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi ani nie daje żadnych znaków życia. Policjanci z Raciborza wydali pilny komunikat z prośbą o pomoc w poszukiwaniach nastolatka. Według ustaleń Jakub widziany był ostatnio około godziny 2 nad ranem w okolicach rzeki Odry. W momencie zaginięcia ubrany był w szare, krótkie spodenki, czarną koszulkę t-shirt, białe buty oraz czarną czapkę z daszkiem. Miał ze sobą również czarny plecak, w którym znajdowała się czarna bluza. Policja apeluje do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Jakuba Wilczka lub mogących pomóc w jego odnalezieniu. Prośba jest skierowana do mieszkańców okolicznych miejscowości, przyjaciół i znajomych zaginionego, a także wszystkich, którzy mogli widzieć coś podejrzanego w nocy, gdy Jakub ostatni raz był widziany. Osoby te proszone są o niezwłoczny kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, a także o zgłaszanie wszelkich informacji do najbliższej jednostki policji. Nawet drobne szczegóły mogą okazać się kluczowe dla szybkiego rozwiązania sprawy i bezpiecznego powrotu nastolatka do domu. Policjanci zidentyfikowali osobę, której zwęglone ciało znaleziono w spalonym samochodzie w powiecie nowotomyskim. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak, poinformował, że zmarłym jest 44-letni mężczyzna, który tydzień wcześniej zaatakował swoją byłą partnerkę siekierą. Zdarzenie miało swój początek tydzień wcześniej, gdy 44-latek, objęty zakazem zbliżania się do byłej partnerki i jej córki oraz nakazem opuszczenia domu kobiety, napadł na 20-latkę w Obornikach. W trakcie ataku była ona w towarzystwie 2 kolegów. Napastnik próbował dokonać zabójstwa przy pomocy siekiery. Na szczęście całej trójce udało się uciec, a po zawiadomieniu policji rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. Nie przebywał on jednak pod żadnym z wcześniej znanych funkcjonariuszom adresów. 1 maja w okolicach Nowego Tomyśla znaleziono spalony samochód, a w jego wnętrzu zwęglone ciało. Policjanci podejrzewali, że mogło należeć do poszukiwanego mężczyzny. W celu potwierdzenia tożsamości zwłok zlecono przeprowadzenie badań genetycznych w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Jak poinformował Borowiak, wyniki badań otrzymano 2 maja, potwierdzając, że znalezione ciało należy do 44-latka. W trakcie poszukiwań mężczyzny była partnerka wraz z córką pozostawały pod opieką policji ze względu na wcześniejsze incydenty związane z jego zachowaniem. W kwietniu napastnik otrzymał nakaz opuszczenia domu kobiety oraz zakaz zbliżania się do niej i jej córki w związku z wcześniejszymi awanturami, groźbami i innymi przestępstwami. Jednak kilka dni później wtargnął do domu swojej byłej partnerki i usiłował zamordować jej córkę oraz jej kolegów. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
Policja stara się ustalić, czy mężczyzna popełnił samobójstwo, czy też pożar samochodu był wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Trzydziestoletni mężczyzna, który w nocy z piątku na sobotę miał dopuścić się zabójstwa partnerki swojego ojca, został na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Według śledczych kobieta zmarła na skutek licznych ciosów nożem. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W niedzielę w prokuraturze rejonowej w Starogardzie Gdańskim przeprowadzono czynności z udziałem 30-letniego podejrzanego. Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Prokurator Wawryniuk poinformowała po przesłuchaniu, które odbyło się w niedzielę rano, że podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jako motyw swojego czynu wskazywał trudne relacje z kobietą, która była partnerką jego ojca. W tym samym dniu prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd rejonowy w Starogardzie Gdańskim orzekł 3-miesięczny areszt. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek przed północą w jednym z domów w Starogardzie Gdańskim. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zadał kobiecie liczne ciosy ostrym narzędziem, w wyniku których zmarła. Za zabójstwo 30-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Policjanci z Wydziału Antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o produkcję i handel narkotykami. 24 kwietnia przeprowadzili skuteczną akcję, której efektem było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uprawą konopi indyjskich i produkcją marihuany na dużą skalę. W wyniku śledztwa prowadzonego przez policjantów Wydziału Antynarkotykowego KWP w Poznaniu oraz prokuratorów z prokuratury rejonowej w Szamotułach ujawniono działalność zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy specjalizowali się w nielegalnej uprawie konopi indyjskich, produkcji marihuany oraz handlu narkotykami. Swoją działalność prowadzili w miejscowości Stęszew, gdzie w jednej z hal przemysłowych ukryta była rozbudowana plantacja konopi indyjskich. W specjalnie przystosowanym pomieszczeniu rosły setki roślin w zaawansowanym stadium wzrostu. Plantacja była wyposażona w zaawansowany technologicznie system nawadniania, oświetlenia, nawożenia i wentylacji. W skoordynowanej akcji policjanci z KWP Poznań oraz grupy realizacyjnej KMP Poznań zatrzymali 3 podejrzanych, którzy odpowiadali za prowadzenie tej nielegalnej działalności. Sukcesem okazało się również odkrycie kolejnej plantacji w nieczynnym już budynku pieczarkarni. Policjanci zarekwirowali również specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków, którego wartość szacuje się na ponad 650 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali przekazani do sądu rejonowego w Szamotułach, który na wniosek policji oraz prokuratury zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Policja wciąż współpracuje z prokuratorami, by doprowadzić sprawę do końca. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nadal poszukują kolejnych osób zamieszanych w działalność przestępczą tej grupy. W piątek w Dreźnie doszło do ataku na Matiasa Ecke, czołowego kandydata SPD w wyborach europejskich, gdy rozklejał plakaty wyborcze. Polityk odniósł poważne obrażenia, wymagające operacji. W związku z atakiem 17-letni mężczyzna zgłosił się dobrowolnie na policję i przyznał do udziału w napaści. Śledztwo w sprawie trwa, a policja analizuje oświadczenie złożone przez nastolatka, który wcześniej nie był karany. Saksoński Krajowy Urząd Policji Kryminalnej poinformował, że młody mężczyzna nie został umieszczony w areszcie, ponieważ nie stwarza zagrożenia ucieczki. Pozostali 3 podejrzani, wszyscy w wieku od 17 do 20 lat, nadal są poszukiwani. Według ustaleń, cała grupa próbowała zastraszyć innych rozklejających plakaty i zniszczyć materiały wyborcze. Atak wywołał falę potępienia ze strony niemieckich polityków. Kanclerz Olaf Scholz określił incydent jako zagrożenie dla demokracji, podkreślając, że takie akty przemocy nie mogą być tolerowane. Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, również potępił napaść, wyrażając zaniepokojenie eskalacją przemocy politycznej w kraju. SPD w Saksonii w swoim oświadczeniu zaznaczyło, że bezpieczeństwo w czasie kampanii wyborczych musi być priorytetem, a każda próba zastraszenia czy sabotażu materiałów wyborczych będzie stanowczo ścigana.
W obliczu tych wydarzeń niemieccy politycy z różnych ugrupowań nawołują do pilnego wzmocnienia środków bezpieczeństwa dla kandydatów i wolontariuszy w trakcie kampanii wyborczych. Planowane są również rozmowy między organami ścigania a przedstawicielami partii politycznych w celu opracowania skutecznych strategii ochrony demokracji. W Świdnicy na Dolnym Śląsku 1 maja doszło do strzelaniny poprzedzonej bójką na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta. Policja nadal pracuje nad ustaleniem okoliczności tego wydarzenia. Funkcjonariusze ogrodzili miejsce taśmami, a technicy kryminalistyczni w białych kombinezonach zbierali dowody i zabezpieczali ślady, starając się nie wprowadzać własnych zanieczyszczeń. Prace trwały do późnych godzin nocnych. Naoczni świadkowie potwierdzili, że bójka wybuchła przed strzelaniną, a jedna osoba została ranna i przewieziona karetką do szpitala. Świdnicka policja potwierdziła, że doszło do bójki, jednak nie udzieliła informacji, czy rany poszkodowanego były wynikiem postrzału. Magdalena Ząbek, rzeczniczka świdnickiej policji, zaznaczyła, że ustalenie tego faktu jest w gestii prokuratury, która nadzoruje śledztwo. Jak relacjonował portal Świdnica24, mieszkańcy najpierw usłyszeli odgłosy bijatyki, później padł strzał. Słyszeliśmy najpierw, że coś dzieje się na ulicy. To były odgłosy bijatyki. Kiedy chcieliśmy popatrzeć przez okno, usłyszeliśmy strzał, opowiadał lokalnemu portalowi jeden z mieszkańców. Inna rozmówczyni mówiła natomiast o zakrwawionym mężczyźnie leżącym na ulicy. Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy, odmówił komentarza w sprawie szczegółów dochodzenia, podkreślając, że dla dobra śledztwa nie można ujawniać zbyt wielu informacji. Jego zdaniem każdy detal ma kluczowe znaczenie, a ponieważ sprawca jest wciąż na wolności, nie chce ujawniać zbyt wiele. Dopiero gdy podejrzany zostanie zatrzymany i postawione zostaną zarzuty, będzie mógł przedstawić więcej informacji. Aktualnie nie jest znana narodowość ani stan zdrowia poszkodowanego, a także to, czy rana stanowi zagrożenie dla jego życia. Policja intensywnie pracuje nad ustaleniem tożsamości sprawcy i zatrzymaniem go, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzenia. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu narkotyków o łącznej masie nie mniejszej niż 10 kg. Wśród zatrzymanych znaleźli się 48, 33 i 50-latek. Podczas przeszukania mieszkania 48-latka skonfiskowano ponad 11 kg środków odurzających, w tym 4 kg marihuany i ponad 7 kg amfetaminy. U 33-latka znaleziono dodatkowo 63 gramy substancji zakazanych. 15 kwietnia bieżącego roku około godziny 19 w wyniku przeprowadzonych działań przy ulicy Mazurskiej policjanci ujawnili nielegalne narkotyki. W trakcie przeszukania mieszkania do lokalu wszedł 33-letni kolega 48-latka, który również posiadał znaczne ilości narkotyków. Obaj byli zaangażowani w przestępczy proceder dystrybucji środków odurzających na szeroką skalę. Trzeci podejrzany, 50-latek, został zatrzymany przez łódzką policję już 2 dni wcześniej. Wszyscy trzej zostali postawieni przed prokuraturą rejonową Łódź-Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowywania i wprowadzania ich do obrotu. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu, natomiast najmłodszy z zatrzymanych objęty został dozorem policyjnym. Przestępstwo posiadania znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a wprowadzenie do obrotu takich ilości narkotyków może skutkować karą nawet do 12 lat więzienia. Dzięki intensywnej pracy i rozpoznaniu środowiska przestępczego, policjanci zatrzymali już 16 osób powiązanych z przestępstwami narkotykowymi, nad którymi pracowali od kilku miesięcy. Podczas przeszukań zabezpieczono nie tylko narkotyki, ale także tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy. Dzięki skutecznym działaniom policji udało się rozbić zorganizowane grupy przestępcze i udaremnić wprowadzanie do obrotu nielegalnych substancji na terenie Łodzi. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.